Jego, dawno mnie nie widzieliście, a jeszcze dawniej nie widzieliście mnie prosto z łóżka, bez makijażu, w piżamie i wyglądającą jak 7 nieszczęść. I tak, dzisiaj zrobimy sobie Get Ready With Me, gdzie zobaczycie, jak z tego paskuda przeobrażam się w mrocznego paskuda. Po prostu, jak się zbieram do wyjścia. I ponieważ dzisiaj mam czas, nagram dla Was taki film, pokażę Wam, jakich kosmetyków japońskich używam, które kosmetyki japońskie kolorowe sprawdzają się do mojej karnacji. Ja wiem, że teraz wygląda jak poparzona czerwona, ale jestem bardzo blada i ciężko jest o takie kosmetyki tutaj w Japonii. Porozmawiamy sobie o tym dzisiaj właśnie i też pokażę Wam, jak dobieram ciuchy, bo mam ich bardzo mało, a zauważyłam, że mimo tego jesteście zawsze bardzo zainteresowani moimi stylizacjami, więc zabieram Was do łazienki, gdzie zaczniemy ogarniać twarz i włosy. Jesteście ze mną w łazience i to nie pierwszy raz, bo już Was kiedyś zabierałam do łazienki, ale dzisiaj Wam trochę chcę poopowiadać o kosmetykach tych japońskich, bo wiem, że dużo osób się nimi jara, a prawda jest taka, że nie wszystko jest warte swojej ceny. Dzisiaj ubieram sobie królika. Patrz, jaka jestem słodka i urocza. Stawiam na piankę. Wiem, że opakowanie jest dziewura, aczkolwiek w środku jest pianka. Jest to Acnes z witaminą C i bardzo fajnie mi się sprawdza. Więc zwilżę twarz zimną wodą. Zawsze zimną. A następnie dwoma pompkami właśnie pianki z witaminą C umyjemy sobie twarz. Po zmyciu twarzy ogolę brwi. Ja wiem, że dla Was to wciąż są kontrowersje. Niektórzy się przyzwyczaili, inni jeszcze nie. Aczkolwiek zgolę brwi i następnie nałożymy sobie krem. Teraz jeszcze na mokro zgolę brwi. Mam tu specjalny trymer do golenia brwi. Są one dostępne w każdym sklepie, w każdym kiosku, w każdym kombinie, generalnie wszędzie, ponieważ Japończycy golą brwi. Znaczy nie wszyscy, wiadomo, że nie wszyscy, aczkolwiek większość Japończyków, a generalnie Japonek, goli brwi. Dlaczego? Ponieważ ich włosy są czarne, są grube, są sztywne. Więc w momencie, w którym Japonka sobie robi inny kolor włosów, to brwi jej przestają pasować. I choćby się bardzo starała i choćby jej pomalowała kredką brązową, to nie będą one tak delikatne, jak w momencie, w którym je sobie zgoli, albo chociaż troszeczkę przytnie, a następnie narysuje, więc z tego samego powodu i ja, która często zmieniam makijaż i robię cosplaye i tak dalej, i tak dalej. Gole brwi, nie widzę z tym absolutnie żadnego problemu. Ja generalnie zawsze zostawiam jakiś tam fragment tych brwi na początku, ale tak to staram się zgolić cały ten, jakby to powiedzieć, ogonek. Moje brwi też bardzo wysoko rosną. Nie podoba mi się ich kształt naturalny, więc od paru lat już gole brwi. Myślę, że tak będzie okej. Myślę, że będzie widać z kamery z bliska, tutaj jest wszystko wygolone. Natomiast ta brew jeszcze nie jest ruszona. Brwi odrastają około 3 tygodni, tak do takiego punktu, gdzie są całe, gęste, długie. Ale pojedyncze włoski odrastają już po paru dniach. Także trochę lipa. I muszę to robić za każdym razem. Pięknie. Ostatnio je obcinałam nożyczkami na długość, więc nie muszę już tego robić. Myślę, że tak jest ok. Jak widzicie, nie mam idealnej cery. Ostatnio przez tabletki przeciwbólowe, które biorę na szczękę i na zębę, niestety wychodzi mi dużo takich podskórnych jakichś zmian. Nic na to nie poradzimy. Jedynie podkład albo korektor, ale tak. Zaraz na suchą twarz nakładam zawsze tonik. Jak widzicie, jest tego dość sporo tutaj. Użyję tego toniku. Znaczy tonik. To jest niby podpisane. Wszyscy mają z tym problem. Jako day lotion, w ogóle lotion, lotiony japońskie. Albo tak jak tutaj, kesiosui po japońsku jest napisane. Generalnie czy jedno, czy drugie oznacza mniej więcej tonik do twarzy. Są również, tak jak tutaj miałam, na przykład mi się skończył skin conditioner. To jest to samo co tonik. Więc bierzemy tonik na dzień. Krem na dzień akurat z pądza, bo taką mam ochotę. Jak jeszcze mamy do tego potem filtr dokładać i tak dalej, to nie można za dużo obciążać. Tonik zawsze wklepuję dłońmi. Nie używam bacików, staram się nie pocierać twarzy. Mam cerę
suchą, naczynkową i bardzo wrażliwą, więc jest bardzo skłonna do wszystkich zaczerwień i tak dalej. Jak mi jest zimno, od razu jestem czerwona, jak mi jest gorąco, od razu jestem czerwona. Tonik się bardzo szybko wchłania, więc zabieram krem, akurat mam nowy. Używam ten Pond Double White, ponieważ jako jedyny mi tak naprawdę działa na te moje przebarwienia. Używałam dużo innych kremów japońskich, ale nie było niczego takiego wow. Teraz jestem w trakcie testowania tego kremu wybielającego i powiem wam, że jest całkiem okej. Okay. Też mówiąc wybielający, mamy tutaj na myśli efekt rozjaśnienia przebarwień, a nie wybielania skóry, tak? Bo wiem, że dużo osób sobie nie zdaje z tego sprawy, ale chodzi tylko i wyłącznie o rozjaśnienie przebarwień. I wiem, że już to kiedyś mówiłam, ale wciąż wiele osób jest w szoku, gdy się dowiaduje, że jak to jesteś biała i używasz kremu wybielającego. Tak, popatrzcie, ile ja mam przebarwień. Jaka jestem czerwona zawsze. To właśnie dlatego krem wybielający. I tutaj, jeżeli chodzi o szyję, to są dwie techniki. Jak masz problemy z puchnięciem twarzy z powodu limfy, jak ja, powinieneś masować z góry do dołu, żeby limfa się przemieściła do węzłów chłonnych tutaj. Ale ponoć źle to wpływa na skórę, więc wklepujemy krem z dołu do góry. Ja też zawsze staram się nie zapominać o szyi. I tyle. Dzięki Coco Collection oraz w Krainie Składów nauczyłam się, by używać kremu do oczu, a nie używać tego samego kremu do twarzy na powieki, więc kupiłam, tu mam akurat krem wybielający z Sana. Jest to totalna nowość na rynku, bardzo polecany, jest chyba numerem 2 albo numerem 1 w rankingu. Jeszcze sprawdzę i dam wam znać, bo już zapomniałam. Aczkolwiek bardzo delikatny, bardzo leciutki krem. Ja go nakładam na powieki, bo jak mówiłam, mam skłonności do wysuszania. Powieki tutaj, ta część, nie wiem jak się to nazywa, chyba kość jarzmowa. I pod powieką delikatnie, to jest palec do smarowania, ma najmniej siły. I po japońsku ksuri yubi oznacza palec do lekarstw. Ksuri, lekarstwo, yubi, palec. I słuchajcie, przez to, że mam teraz na sobie dość sporą dawkę nawilżenia, to daję sobie tak zazwyczaj od 5 do 10 minut, żeby się to wchłonęło. I dopiero potem jadę z podkładem i z innymi rzeczami. Więc dajcie mi chwilę i zaraz do was wracam z kolorowymi kosmetykami. Mam nadzieję, że w miarę dobrze mnie widać, jeszcze tutaj nie nagrywałam. Jak widzicie, przebrałam się już w zwykłą, taką luźną, z dużymi dziurami, bokserkę. Jest to bokserka kupiona w H&M milion lat temu na przecenie chyba za 10 zł. I będzie to taka podstawa basicowa mojej stylizacji. A zanim przejdziemy do stylizacji, to jeszcze makijaż. Dzisiaj chcę zrobić coś bardzo prostego, ponieważ nie potrafię się dobrze malować, nie umiem i zawsze robię to tak po prostu jak czuję. I chciałabym zrobić prosty makijaż w moich ulubionych kolorach, czyli czerwień i czerń. Ale zanim do oka przejdę, zawsze najpierw nakładam bazę. I jest to baza, którą wam serdecznie polecam. Jest to baza Skate, biała, która tonuje skórę o jeden ton niżej, więc moja twarz będzie w końcu wyglądała tak jak mój dekolt, bo jak widzicie, jestem tutaj dość biała, a twarz mam czerwoną od przebarwień, może delikatnie opaloną. Jest to baza, której wystarczy naprawdę bardzo mało, ja na razie nałożę na pół twarzy i pokażę wam, jak wygląda w porównaniu z połówką, na którą nie nałożę tej bazy. Ta baza nie tylko sprawia, że nasza twarz będzie jednego koloru i troszeczkę jaśniejsza niż normalnie, ale też bardzo ładnie wypełnia pory i sprawia, że makijaż się dłużej trzyma. I jak zauważyliście, ja nakładam wszystko dłońmi, ponieważ miałam gąbeczki, miałam pędzle, kompletnie się to u mnie nie sprawdza. Wszystkie gąbki mi, za przeproszeniem, pleśnieją tutaj w tym klimacie. Też po gąbkach zawsze moja twarz nie wyglądała jakoś super dobrze. Nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że palcami najlepiej mi się nakłada produkt. Jest on w pewien sposób rozgrzany od temperatury naszych palców i też skóry twarzy. Nie wiem, czy widzicie różnicę, ale ja osobiście widzę ogromną. Posiadam również bazy silikonowe, które dają efekt totalnego wygładzenia jak Photoshop,
aczkolwiek teraz nosimy maseczki i nie wiem, jak w Polsce, ale u nas jest teraz pora tajfunowa, cały czas pada deszcz i generalnie takie silikonowe bazy się nie sprawdzają. Robią się takie zrolowane, niezbyt dobrze to wygląda, więc stawiam na tą po prostu wygładzającą i rozjaśniającą przebarwienia. Jak widzicie, twarz od razu wygląda lepiej, a to jest tylko baza. Teraz przejdziemy do podkładu i też nic nowego, też będzie Kate. Kate w kolorze 0. Jest to podkład, który jest chyba od 2 lat na rynku, teraz nie jestem pewna, ale nie jest to podkład, który był bardzo długo na rynku. I zanim on się pojawił, używałam wielu innych produktów tutejszych japońskich. Niestety przy skórze takiej jak ja mam, przy cerze karnacji takiej bladej, z różowymi tonami, ale chłodnej, bo nie wiem czy widzicie, mam bardzo niebieskie żyły, więc wszystko mi się bardzo na twarzy odznacza, też niebieskie żyłki i tak dalej, i tak dalej. To żadne brzoskwiniowe, żółte tony mi nie pasują. I ciężko było coś takiego znaleźć, ponieważ rasa azjatycka ma właśnie skórę w tych odcieniach i kiedy ja nakładałam coś takiego na twarz, to miałam żółtą buzię, a reszta była blada. Więc nareszcie pojawił się podkład dla osób, które mają chłody odcień skóry, które są blade i które potrzebują czegoś, co kryje, ale przy okazji nie robi nam maski i nie robi nam żółtego po prostu pyszczka. Także jedna pompka, naprawdę nie trzeba więcej. Ten podkład jest bardzo kryjący i też bardzo trwały. Również nakładam go palcami, ponieważ jak mówiłam, nie sprawdzają mi się żadne gąbeczki, żadne pędzle, mimo że je posiadam. Po prostu mi się to nie sprawdza, albo nie potrafię się nimi posługiwać. To jest efekt końcowy, jak widzicie, cera jest idealnie wygładzona, jest idealnie ujednolicona. Nie wygląda jak maska, mogę się dotykać po twarzy, nie zostawia żadnych śladów i wygląda naprawdę bardzo fajnie, bardzo naturalnie. Dostałam bardzo dużo pytań odnośnie BB kremów i powiem Wam tak, ja na swój odcień skóry nie znalazłam nic. Jeżeli jesteś bladym wampirem jak ja, nie znajdziesz dla siebie ani BB kremu, ani CC kremu, na pewno nie w Japonii. Testowałam wiele kremów, byłam nawet na konsultacjach w Shiseido i w SK-2, niestety nie mogły do mnie dobrać koloru i zawsze polecały mi, by zmieszać podkład właśnie z tym. Także Kate sprawdza mi się rewelacyjnie i generalnie ludzie teraz by pudrowali się i tak dalej, ale jak mówiłam, nosimy maseczki, a ten podkład ma taki efekt naturalny, że się ani nie lepi, ani nie potrzebuje pudru, żeby go zmatowić. Więc przejdę do konturu i tutaj posłużę się pędzlem pierwszy raz. Jest to pędzel, który kupiłam w Daiso, czyli sklep Wszystko po 100 jenów. Jest to pędzel dedykowany do konturowania nosa. Japonki uwielbiają konturować nos i są wręcz pędzle do konturowania nosa. One to robią inaczej, ponieważ chcą, żeby nos był właśnie taki bardzo wydatny, jak my mamy tutaj. Ja mam swój nos dość wydatny, jak mówią, że mój nos jest takaj, czyli jest wystający, jest wysoki. Ja nie muszę go powiększać, ja go sobie zawsze optymalnie prostuję, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale mój nos delikatnie skręca w jedną stronę. Kiedyś uderzyłam z bardzo dużą mocą głową w zlew, jak mdlałam i od tej pory mój nos jest przekrzywiony, więc zawsze staram się go wyrównać. I niektórzy się czepiają, że o rany, co ci się stało, masz takie kreski na nosie. Ja te kreski bardzo lubię i zawsze mi się podoba kontur mojego nosa, więc zawsze tak to robię. I tutaj mam do wyboru albo jeszcze z Polski Kobo Professional, albo NYX, który kupiłam bardzo dawno temu i coś się z nim stało, coś się pokruszył i kupiłam go już w Japonii, więc nie jest to japoński kosmetyk, ale był kupiony w Japonii i dzisiaj go użyjemy. I wiecie, co jest najlepsze? Zawsze jak nagrywam, to jak się maluję tak samo jak po prostu na co dzień, to tego nie widać w kamerze, więc muszę nawalić o wiele więcej produktu na twarz, żeby cokolwiek było widać, ponieważ nie dość, że walą we mnie lampy, to jeszcze kamera zupełnie inaczej odbiera właśnie koloryt i natężenie kosmetyków. Ja zawsze zaczynam od załamania tutaj między oczami i idę sobie prostymi liniami do czubka nosa. Pod czubkiem nosa również delikatnie sobie kolor nakładam, a potem wszystko blenduję z jaśniejszym kolorem. Jak zauważyliście, przeciągam również ten bronzer, czy ten cień do konturowania tutaj na łuk brwiowy. Nie wiem dlaczego robię tak od zawsze, lubię bardzo ten efekt. Mam wrażenie, że mam dość małe swoje naturalne oczka migdałowe, jak widzicie, malutkie,
więc za każdym razem jak tutaj w wgłębieniu jeszcze robię taki shadow, to jakoś to tak lepiej wygląda i po prostu zawsze tak robię, odkąd pamiętam. Następnie sięgam po jasny cień do konturowania, tutaj widzicie jest najbardziej zużyty i nim robię grzbiet nosa oraz miejsce między brwiami, skrzydełka nosa. Wiecie, co jest najlepsze? W sumie nie muszę tego robić, bo ubiorę maskę i nie będzie mnie widać, ale jakoś tak po prostu z przyzwyczajenia zawsze to robię. Blenduję z tymi liniami. No i tak się prezentuje mój prosty nos. Nareszcie, nie? Teraz jeszcze policzki. Ja wiem, że swoje jabłuszka mam dość mocno zarysowane i dość widoczne. Mam taką budowę twarzy, że mimo, że jest dość owalna, to mimo wszystko te jabłuszka są dość widoczne, więc tylko je podkreślę. I robię to zazwyczaj, ja wiem, że to jest nieodpowiedni pędzel, jest to pędzel do podkładu, ten języczkowy, on mi się najlepiej sprawdza. Próbowałam innymi, ale niestety robią mi się plamy na twarzy, więc używam tego pędzla tylko i wyłącznie tutaj i na żuchwę. Robię to, bo po prostu lubię ten efekt, lubię jak jest żuchwa bardzo odcięta. Nie mam jakiegoś bardzo dużego drugiego podbródka, ale mimo wszystko lubię jak jednak się ta żuchwa tutaj odcina, taki wizualny po prostu efekt nieco bardziej ostrej szczęki, więc nabieram sobie tego samego cienia do konturowania i zaczynam od ucha, po całej linii szczęki. Oczywiście staram się to zblendować razem z podkładem. Widzę, że w kamerze to wygląda dość ostro, ale na żywo tak nie jest. Następnie nadmiar zbieram oczywiście innym pędzlem, jest to pędzel już taki bardziej kulkowy, który się podnoś do tego nadaje. I nim sobie blenduję. Myślę, że nawet ok, to wygląda nawet w kamerze. Widzę, że tutaj kamera przekłamuje i wygląda, jakbym miała kreskę na policzku, ale no, nie jest to aż tak widoczne na żywo, więc kamerą nie oszukuj. I nareszcie przejdziemy sobie do oczu. Brwi robię zawsze na koniec. Nie wiem dlaczego, po prostu zawsze je robię na koniec. I mam tutaj typową japońską paletkę. Jest to paletka z CanMake. I jest to paletka, która ma tak naprawdę pokazane, jak powinniśmy się pomalować. Ma tutaj taką instrukcję, jak zaleca. I jak wejdziecie na jakąkolwiek stronę z trendami makijażowymi japońskimi, zauważycie, że dużo Japonek nakłada produkty albo tym aplikatorem, który już jest w środku, albo pędzelkiem, który jest dołączony, lub palcem. Japonki uwielbiają efekt takiego, ja to nazywam mokre oko. Nie jest to typowa perła, jest to mokre oko nakładane właśnie palcem, że lejdziemy po powiece palcem, następnie tym aplikatorem, mniejszą główką jedynie robimy taki jak eyelinerem kreskę z ciemniejszego koloru i to jest wszystko. Potem jeszcze maskara i koniec. Jeszcze jest topping i na topping zazwyczaj jest to coś, co robi Kira Kira, czyli taki sparkling, dodane iskierki i również nakładają to palcem. Generalnie Japonki uwielbiają nakładać produkty na oczy palcem lub tym właśnie aplikatorem. Mało kiedy zdarza się, żeby ktoś robił to pędzlami, nawet wśród cosplayerów, więc to jest bardzo fajne i wielokrotnie się tak malowałam, aczkolwiek dzisiaj nie chciałabym takiego topornego, mocnego, odcinającego się na powiece efektu, więc użyję sobie pędzla i jest to również pędzel z Daiso, czyli stujenówka, czyli pędzel za 3 zł. Jest bardzo mięciutki, bardzo mi się sprawdza i jako cień bazowy użyję tego czerwonego cienia z tej paletki. Jest to, tak jak mówiłam, taka a la perła. Troszkę się mieni, ale na pewno nie jest to mat i generalnie rzadko w japońskich paletach o produkty matowe. Zdarzają się, ale mimo wszystko one uwielbiają, jak jest wszystko kira kira. Ja zawsze nakładam na całą dolną powiekę, delikatnie wyjeżdżam poza kącik oka i również pod okiem sobie tym kolorem przejeżdżam. Nie wiem, czy widzicie, ale dość mocny pigment, także tak właśnie sobie to zostawiam i teraz dziapnę sobie dół tym samym pędzlem. Także tak się prezentuje moje oko. Później Wam zrobię jeszcze oczywiście z bliska przebitki, ale czerwone oko, ja wiem, że ludzie nie lubią czerwonych oczu, bo się kojarzą z siniakami i tak dalej. Ja uwielbiam, zawsze robiłam czerwone oczy. Bardzo lubię ten makijaż, ale też no, ja nie robię normalnych makijaży. Tak się prezentuje baza i tak sobie myślę teraz, co zrobić dalej. I może dodam trochę czerni. Czerni już z innej palety. Niestety nie mam w żadnej japońskiej palecie czerni. Mam bardzo mało kosmetyków kolorowych. Będzie to czerni z tej palety. Dostałam ją od przyjaciółki, więc myślę, że będzie idealna.
I biorę do tego mały, skośny pędzelek, jak się znajdzie. Mały, skośny pędzelek, też oczywiście ze stojenów, no jak żeby inaczej. Delikatnie nabieram czerń i zaznaczam jedynie zewnętrzny kącik oka oraz dół zewnętrznego kącika oka, delikatnie wyjeżdżając poza linię mojego oka, tak żeby był efekt większego oczka. Głównym powodem, dlaczego to robię, jest to mój problem z oczami, ponieważ one cały czas łzawią, cały czas mam mokre kąciki oczu i jeżeli nałożę cień bardzo blisko, no to niestety spłynie on razem ze łzami, więc zawsze zostawiam taką małą przestrzeń. Zazwyczaj jak nakładam ciemny cień. Jak zauważyliście, robię to bardzo delikatnie, nie bez powodu, ponieważ produktem końcowym, który bym chciała nałożyć, jest eyeliner. I zanim nałożę eyeliner, to chciałabym sobie właśnie wysuszyć moje kąciki oczu, bo już popłynęły. Na tak zrobione oczy wybieram eyeliner. Jest to eyeliner wodoodporny od Dolly Wing. Jest to japońska firma, bardzo mi się sprawdza. Jest to liner, który nawet jeżeli by naupadał deszcz w twarz albo prysznic w twarz, to bez żadnego produktu, który ma w sobie właściwości rozpuszczające makijaż, no nie ruszy tego linera, więc serdecznie polecam. To oko już widocznie jest wyraźniejsze, to jeszcze nie. Ok, i teraz taki trik, który nie zawsze mi dobrze wychodzi, ale narysować bardzo cieniutkie kreseczki w wewnętrznym kąciku oka, tak żeby oko było bardziej takie lisie, takie kocie. Myślę, że nawet mi to jakoś wyszło, więc kiedy już mam zrobione wszystko linerem, jeszcze raz przechodzę do czerwonego i nakładam go delikatnie więcej w zewnętrznym kąciku oraz na dole, żeby to rozblendować. Jest git. I teraz weźmiemy sobie jakiś miękki pędzel i poprawimy dół. Poprawimy w sensie, weźmiemy czerń i delikatnie zblendujemy czerń z czerwienią. Oczy już są generalnie bardzo mocno powiększone optycznie. I na sam dół, do zewnętrznego kącika, chciałabym dodać ten kolor z paletki wcześniejszej, ten tutaj różowy, taki delikatnie biały. I jego sobie zazwyczaj dodaję, ponieważ sam z siebie słabo wygląda. Dodaję go na biały eyeliner z Łzy. Też Wam go bardzo polecam. Generalnie ta firma ma dużo kolorowych linerów, które się bardzo mocno trzymają. Więc tak tylko ten Łzy sobie dziabniemy, białe punkciki pod okiem. Następnie rozetrzemy je delikatnie palcem. Dopiero na tak przygotowaną bazę innym pędzlem, jakimś troszkę twardszym, dodamy sobie właśnie ten połyskujący, różowy, szampański cień, który według Japończyków podkreśla te woreczki tłuszczyku, które są pod okiem i dla nich to jest urocze. Co kto lubi, nie? Wracam do czerwonego pędzla i próbuję połączyć ten szampański kolor z czerwonym. I tak teraz sobie pomyślałam, że fajnie by te oczy wyglądały w soczewkach, więc zanim jeszcze pomaluję rzęsy, przyniosę soczewki różowe, żeby zneutralizowały mój brązowy kolor oczu i były takie pastelowo-brązowo-różowe. Już jestem pewnie w tej kamerze, nie widać żadnej różnicy, ale jak mówiłam, pokażę Ci Wam potem z bliska. I zostały mi już tylko rzęsy i brwi. Zanim pomaluję sobie rzęsy, to narysuję brwi, bo pewnie z brwami mi najdłużej zejdzie. Zazwyczaj rysuję sobie krótkie, ostre brwi, takie wiecie, wkurzone, ale jakoś tak pomyślałam, że może narysuję zwykłe, długie, ale lekko takie szpiczaste i zobaczymy, jak to będzie potem wyglądało z moimi włosami. Nie używam żadnych kredek do brwi, nie cierpię kredek do brwi, zawsze dają taki bardzo sztuczny, mocny efekt. Używam po prostu brązowego cienia z palety. Jest to paleta, która ma już milion lat. Dostałam ją również od przyjaciółki i zawsze używam tego brązowego cienia, ponieważ jest on w kolorze moich włosów. Używam skośnego pędzelka, tylko o wiele większego, jest już on z Inglota. 17TL, jeżeli to kogoś interesuje. Bardzo stary pędzel. Nie wiem, czy jeszcze w sprzedaży, ale nim sobie właśnie narysuję brwi, tak jak zawsze. I zaczynam mniej więcej tak od miejsca, gdzie mam kącik oka, czyli gdzieś tu. I najpierw rysuję sobie dolną część brwi, jakbym chciała ją długą, jak wysoko. I dopiero później uzupełniam ją kolorem. Jak widzicie, jedna brew już gotowa, nawet całkiem spoko wyszła. Jeżeli będzie miała jakieś niedociągnięcie i tak dalej, no to w grę wchodzi patyczek kosmetyczny i sobie poprawimy. Teraz trzeba narysować drugą, podobną, bo takiej samej na pewno mi się nie uda. Chyba mi wyszły nawet takie same, więc jestem z siebie. Nareszcie mam brwi, nareszcie mogę pomalować rzęsy i do tego używam maskary Super Waterproof od Heroin Make.
Jest naprawdę świetna, polecam Wam. Też numer jeden od wielu lat na rynku. Normalnie, jeżeli chodzi o Japonki, to pewnie by nakleiły sztuczne rzęsy albo w ogóle podkleiłyby powieki takimi taśmami, ja tutaj mam je ze sobą. Podkleiłyby powieki tymi taśmami, niestety na moje oko one nie zdają kompletnie żadnego rezultatu, bo mam drugą powiekę. Więc najpierw podklejają sobie powieki, potem malują oczy i na koniec doklejają rzęsy. Ja nie doklejam rzęs, bo nie lubię tego efektu. I to chyba tyle z makijażem. Nie robię ust, jak wiecie, bo trzeba nosić maseczki, więc to nie ma sensu. No więc przestawię kamerę i pokażę się Wam w ubraniu. Nie, jeszcze włosy. Najpierw może, co? No to najpierw włosy zrobimy. Narzuciłam na siebie koszulę i zdjęłam królika i tak myślę, co zrobić z tymi włosami, ale chyba je jednak zepnę. Nie wiem, jakoś tak ostatnio jest mi cały czas gorąco i wolę, jak są spięte, więc zrobię wysokiego kuca najpierw. Jak zauważyliście, mam dużo krótkich włosów z tyłu. To wszystko, co zostało mi po zgoleniu w tamtym roku. Myślę, że taka wysokość jest okej. Jest wysoki kuc. Jestem wysokim kucem i teraz chyba powyciągam sobie włosy. Tutaj, tak trochę. Baby hairsy wyciągnięte, tutaj trochę z czuba wyciągnięte włosy. I sobie teraz zepniemy wsówkami, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj ziomek jeden. No, tak średnio to wyszło, ale może się jeszcze da poprawić potem. Tutaj ziomek drugi. Jest git. Słuchajcie, jest pora tajfunowa, więc cokolwiek bym nie zrobiła z włosami, to i tak będą potem brzydkie i tak. Bo jest wilgoć i wszystko inne, więc nie ma sensu. Ale zepnę sobie jeszcze tutaj z boku, żeby się nie elektryzowały. Normalnie to jeszcze spryskuję ogromną dawką lakieru do włosów, ale nigdzie dzisiaj nie wychodzę. Więc nie ma takiej potrzeby. Okej. Zrobimy to tak. I teraz rzecz, którą nie powinnam robić, ale i tak robię, czyli wyprostuję sobie tylko te włosy tutaj przy twarzy oraz te włosy z tyłu, żeby je spiąć ładnie, bo niestety teraz się nie układają. Skoro już tutaj jestem, to biorę sobie mój krzyż, który zawsze ubieram. Biorę też nausznicę. Generalnie mam bardzo dużo dziurek w uszach, bo w tym mam 10, w tym mam 4. Ale już nie noszę kolczyków od paru lat. Jakoś tak niewygodnie mi się z tym spało. Zdejmowanie tego do pracy było bardzo kłopotliwe i po prostu zrezygnowałam. Że jest nausznica tutaj. Jest nausznica. Tutaj nie ma niczego. Raczej nie będzie. Teraz jak wyprostowałam te włosy, to nawet to jakoś wygląda, więc je tak zostawię. Grzywka również wyprostowana, więc zabieram Was do pokoju, gdzie pokażę się Wam już w normalnych spodniach, bo teraz mam spodnie od piżamy, ale tego nie widzicie. I założę buty oraz maskę i akcesoria, żebyście zobaczyli efekt końcowy. Już jestem, mam nadzieję, że nie słychać odgłosów budowy, ale jeżeli słychać, to trudno. Mam na sobie koszulę z lumpeksu, kupiłam ją za 500 jenów. Do tego spodnie ala skórzane kupione w hurtowni odzieży za jakieś 40 zł w Polsce i jeszcze pas. On był kupiony akurat na Rock Metal Shop jakoś 10-12 lat temu. Jest to ten pas z ćwiekami założony na jedną szlówkę, bardzo lubię ten efekt. Tak jak mówiłam, koszulka z H&M-u za parę złotych. I do tego wszystkiego słodkie kociakowe skarpetki, muszą być długie, ponieważ będziemy teraz ubierać buty, które robią całą stylizację. Są to buty Josuke, które kupiłam na Harajuku w jednym ze swoich vlogów, możecie zobaczyć oczywiście. I będą to buty, które zrobią całą stylizację, więc je ubiorę i się Wam pokażę cała. Do dopełnienia mojej stylizacji ubieram jeszcze mój talizman z Enoshimy. Jest to talizman ochronny, który noszę na kciuku, jest w kształcie węża oraz mój Kira Kira, pierścionek od Pimpka. I z biżuterii to by było tyle. Ubiorę maskę i pokażę się Wam. Pewnie jestem na maksa prześwietlona, ale tak jak mówiłam, po ubraniu butów mam 1,80 m. I muszę się oddalić, żeby się Wam pokazać.
Więc tak jak mówiłam, buty od Juskę, bardzo wygodne do chodzenia, kulturne. No i w sumie to jest cała stylizacja. Ja tak zazwyczaj chodzę. Nie są to żadne drugie rzeczy, nie są to żadne drugie ciuchy. W końcu widzicie mój makijaż oka z bliska, ale no nie miałam jak inaczej pokazać. To już jest gotowa stylizacja. Nie mam się za bardzo jak wam pokazać z bliska, bo w tych butach mam 1,80 m, więc będę musiała odejść na korytarz. Zrobimy sobie taki typowy catwalk, jak na pokazie mody. Bardzo wygodnie się w nich chodzi. Serdecznie polecam, jeżeli moglibyście kiedyś kupić, znaleźlibyście buty od Juskę, to polecam. Zanim skończę, chciałam jeszcze serdecznie podziękować moim wspierającym, którzy są ze mną cały czas na tym kanale, którzy cały czas czekają na nowe filmy i którzy widzą, jaki ogrom pracy wkładam w każdy ten film oraz jaką wiedzę posiadam i którą się z wami dzielę, więc dzięki wielkie, dzięki serdeczne, widzimy się w kolejnym filmie, a wy dajcie mi znać, czy takie filmy się wam podobają, bo mogę je nagrywać tak naprawdę za każdym razem, jak gdzieś wychodzę. Trzymajcie się, bye bye!